Luoyang, kolejne miasto na trasie naszej podróży po cesarskich Chinach, to 1,5-milionowa aglomeracja. Już przed dworcem kolejowym można zauważyć plakaty z piwoniami. Bo Luoyang to miasto piwoni. W mieście trwa coroczny kwietniowy festiwal piwoniowy. Luoyang to jedno z najstarszych chińskich miast. Już w XI wieku przed naszą erą książę Chou, założyciel dynastii Chou, buduje miasto Chengchu. Miasto było stolicą do 535 roku. Droga z dworca do hotelu znów jest okazją do obejrzenia ulic Luoyang. Luoyang wzięło swą nazwę od rzeki Luo, która jest dopływem Huanghe, czyli żółtej rzeki. Na nadrzecznym bulwarze trwają imprezy związane z festiwalem piwoni. Na większości ulic dla skuterów elektrycznych i rowerów wydzielone są oddzielne pasy. Luoyang, ośrodek sadownictwa i rzemiosła artystycznego, ale również przemysłu maszynowego, bawełnianego, spożywczego i gumowego, rozwija się bardzo dynamicznie. Widok handlarza ulicznego z dobytkiem na wózku jest już w miastach coraz rzadszy, ale jeszcze spotykany. Nasz hotel położony jest w centrum miasta, tuż przy skwerze piwoniowym. Mamy więc dobrą okazję do wieczornych i porannych spacerów. Piwonia, symbol bogactwa i prosperity, mruga ze ścian hotelu. Pięknie wygląda wieczorem otoczenie hotelu. Na drzewach otaczających skwer piwoniowy wiszą tysiące czerwonych małych lampioników. W półmroku połyskują setki piwoni. Choć to tylko hotel trzygwiazdkowy, prezentuje się doskonale na zewnątrz i wewnątrz. W takiej scenerii nie czuje się zmęczenia po całym dniu i zwiedzania, i podróży pociągiem. Mimo późnej pory na ulicach panuje duży ruch. W wielu miejscach królują neonowe piwonie. Wczesnym rankiem plac zapełnia się spacerowiczami i miłośnikami ćwiczeń tai chi. A piwonie przyciągają wzrok różnorodnością barw i kształtów. Małe lampioniki wieczorem znów rozbłysną tysiącem światełek.
O festiwalu Piwoni w Luoyan przypominają dekoracje latarń, banery i plakaty. Udajemy się na krótki spacer po uliczkach Starego Miasta, którego historia sięga IX wieku przed naszą erą, kiedy to książę Chou zakłada tu stolicę dynastii Chou. Do Starego Miasta prowadzi most przerzucony nad fosą oraz brama w potężnych murach. Bramę zamykały niegdyś potężne wrota ze złotymi ćwiekami. Za bramą znajduje się dziedziniec oraz druga brama. Po zdobyciu pierwszej przez wroga można było zewsząd razić go strzałami. Po przejściu obu bram trafiamy na kawałek starych Chin z warsztatami, sklepikami i uliczkami rozchodzącymi się po obu stronach głównej ulicy. Tu życie płynie wolniej i oprócz turystów, którym zawsze brakuje czasu, chyba nikt się specjalnie nie spieszy. Takie wąskie uliczki przecinają starówkę Luoyan. Przed sklepem ze starociami stoją na parapecie drzewka bonsai, których uprawa wywodzi się nie z Japonii, lecz właśnie stąd, z Chin. Nie brak typowo chińskich artykułów, jak na przykład wachlarzy lub zdobionych tykw. Typową pamiątką z Luoyan są również sztuczne piwonie, zwłaszcza teraz w czasie festiwalu piwoni. Kwitnie ich w Luoyan blisko 200 odmian. Na niektórych uliczkach wiszą setki lampionów. Szkoda, że nie możemy ich zobaczyć wieczorem. Jest tu również wiele punktów gastronomicznych, w których za niewielkie pieniądze można zjeść smaczną przekąskę. Na takie przysmaki chyba bym się nie skusił. Są również i takie zaułki, w których tylko elektryczny skuter jest świadectwem XXI wieku. W maleńkim i wąskim sklepiku znajdują się ogromne ilości pędzelków do kaligrafii i malarstwa. Można je wypróbować na miejscu.
Jest tu również papier ryżowy i tusze. Pora wracać do współczesnego miasta, w którym jednak buduje się również obiekty zgodnie z chińską tradycją. Na tym obszernym placu powstają pawilony w starym stylu. Kończy się drugi i ostatni dzień pobytu w mieście Piwoni. Żegnamy się z nim tymi dwoma sympatycznymi maskotkami na dekoracji kolorowego placyku.